Mamy mikrofala na mnie już mówią. Jak? Mikrofala. On nie żyje? Przecież co ty gadasz? Jeszcze ostatnio było w odcinku, że jest w szpitalu. Czekaj, i oni go podobno tego typa pobili, bo 20 zł był komuś winien. Tak, co my wczoraj oglądaliśmy. Że ja myślałem, że jak w Gothiku gadali, że za bryłkę rudy ktoś by cię zabił, to to jest tylko w grach. A chłopa za 20 zł zabili. Są ludzie, którzy potrzebują na już, a jak sprzedać, to albo czekać, albo wyślą komuś i czekać na hajs. Kumasz, dziadu? Nie kumam w dupę, dziadu. Raczej dzieciaku zasrany, za fajdańcu pieprzony, bo to nie jest takie proste, pieprzeńcu. To nie jest tylko to, że on potrzebuje na teraz 5 dych, więc zastawia mikrofale. To jest decyzji, było po drodze 10 tysięcy, które doprowadziły do takiego, że ten człowiek się stał dosłownie syzyfem w prawdziwym życiu. Jest już w takim dnie pieprzonym, że musi robić takie gówno. To nie jest takie proste. Rozumiesz to, gnoju? Siadaj, teraz ci dziadek bajkę opowie. Spartiatik! Ciężkie, ale to nie koniec tej dawki dla mózgu. Jeszcze odcinek z kradzioną mikrofalą, czy coś takiego. Widz mówił, żeby obejrzeć. Jezus Maria. Nextik? No Laścior, Laścior tak zwany. Tak zwany Laścior. Cześć, cześć Kuba. Siema. Zobacz ten rower, zobacz tam do kiedy miał. Już nie pamiętam. Mówisz do mnie, czy przestań? Nie, no do ciebie mówię. Jak ten zaci cynka. No. Rowerek masz dupa. Do... O co tu chodziło? Ty serio się pytam, o co tu w dupę chodziło w tym momencie? Nie mógł podejść do okienka po prostu jak skończy gadać? Nie, teraz się zdenerwowałem w dupę. Co to miało być? Zanim uderzę pięścią w monitor. Pieprzy, walę. Co to miało być? Tego grudnia. Do dziś? Zdenerwował mnie ten w dupę parch. Już pieprzyć słówka, tak? Zdenerwował mnie ten parszywiec. O, trzymaj go. Zobacz, ile ten odsetek tam jest. Jakiego mam trzymać? No i co trzymać? Odsetek ile mam, zobacz. 31 zł. Żeby zapłacić, tak? Żebyśmy się dożył dalej. Dzisiaj, no. Tak. Jutro masz czynę? Też mam czynne, no. Będziesz? PC to by się nie skończyła poprzednia animacja. No będę, będę, dobrze, no. To jutro? Padniesz, tak? A bo dzisiaj jeszcze, no kurde, kasy, bo młody śpi jeszcze. W ogóle prezent mam dla ciebie. Jaki masz znów? O, to co widz gadał, że mikrofala. No i co? Co? I co to? Wykupili mikrofalę. Tobie. Mam sobie zabrać na święta, powiedzieli. Pierdzielisz. No. Kto to taki? Jak? Nie powiesz mi? Kto? Już ci mówię. Maciek z Gorzowa. Ktoś mu donata dał, tak? Co? Nie gadaj. I wykupił mikrofalę, którą on przyniósł zastawić. Jezus Maria. Że niby znasz? No, niby. Maćka znam. No. Kupił ten mikrofale. Tego i typa masz... pobili? Tego? Chcę sobie zabrać. Tylko czekaj, musisz mnie, że podpisać tam. Kurde, to jest ten, co oni gadali. Ja myślałem, że oni pobili Daltona. A to i tego pobili. No, mikrofala na mnie już mówią. Jak? Mikrofala. On nie żyje? Przecież co ty gadasz? Jeszcze ostatnio było w odcinku, że jest w szpitalu. Co tu gada? Ja go zwizywałem na początku, ale nie wiedziałem, że nie żyje, ale no teraz to już luj. No czekaj, że nie robię was jak łódź podwodna, coś tam, lali niby tam z tego. Podpisz tam tylko. Przy ciele była no nie, pisz już takich w dupę rzeczy, co ty piszesz? Nie wiem. Komentarze są wyłączone? A racja, no tak, on gadał właśnie w jednym odcinku, że wyłączył komentarze. Chyba jak się dowiedział, że go pobili, tak? Było coś takiego, wczoraj oglądaliśmy. Dełu. Ciekawe, czy ona jeszcze chodzi w ogóle. No chodzi, no ja, no włącz to. Czekaj, i oni go podobno tego typa pobili, bo 20 zł był komuś winien. Tak, co my wczoraj oglądaliśmy.
Że ja myślałem, że jak w Gothiku gadali, że za bryłkę rudy ktoś by cię zabił, to to jest tylko w grach. A chłopa za 20 zł zabili. Jezu, ale zobacz, bo patrzysz na niego i nie wygląda na takiego, ty, nie? W sensie, porypane, nie można oceniać po pozorach. Patrzysz na niego i myślisz sobie, że dojechałby, czy kto, o co tu chodzi? 20 zł. Popieprzone to jest. Ciekawe, czy ona jeszcze chodzi w ogóle. No chodzi, no ja, no włącz to. Ile ona u nas leżała? No tam, Pita, już jak się gadali w tym, to niby 2 lata. Na ile? A ja nie wiem już nawet. Ale będzie, nie? Nie, no to przedłużałem tego. Co ty gadasz, tequila? Zobacz. No i działa. Nie wierzę. Elegancko. Podpisałeś, nie? Tak. Teraz musisz z nią się tachać, nie? No to coś tam, moja mnie obudziła. Dzięki, chłopaki. Normalnie, tu jest, nie no. Ja to mikrofale 2 lata przedłużał w tym Lombardzie? Aj, mamie dali mikrofal za darmo. Dzięki, Jakub, za 29 lat. Ciężki czas, bo z dziewczyną słabo. Chociaż na streamka. Witam cię, Jakub. Witam, może się poprawiło. No, dziękuję można bardzo. Jak? Można z protymą oddać, nie? No można, no. Pewnie tak, Ruka. Co? 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 No dalej, pięknie. Nie, no nie wierzę w to, co w dupę widzę. Dzięki, chłopaki. Normalnie, tu jest, nie no. Ja nie wierzę. To można złoty ją oddać. Jak? Można złoty ją oddać, nie? No można, no. Co? Co? No dalej, pieniądze. Jak? No dalej, niech chcemy. No kurde, do poniedziałek będę miał kasę. Tak, ty chcesz teraz procent zostawić? No, za 50 zł. No ty nie, no ja to robię. No jak, nie, no. Nie wierzę. To, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że ty wprawdziłeś. Nie mogli mu po prostu wysłać 50 zł zamiast wykupywać mikrofale za 600, żeby on ją sprzedał za 50? Na te potem. No to mamie oddasz na święta. To to na święta, ona akurat będzie, no na święta. No mówię jak ci. Jak ty teraz ją u mnie zostawisz, to ty znowu nie powiedz. Nie, co ty? No jak, no to nie no mogę. Nie, no ci mówię. Nie, no bez no jaj. Ci mówię, oddaję. I ten rower pamiętaj. Może dzisiaj będę miał kasę. Dzisiaj sobota, nie? No przecież wykupię ci to mikrofale, nie musisz za to płacić, a ty chcesz ją teraz zostawić? No. Potrzebuję kasy. No co ty gadasz? No ci mówię, no przecież no co, no. Już pilnuję tego wszystkiego. Pilnuję tego wszystkiego. A 50 zł, no ci mówię, będę miał. Zawsze miesiąc piszę, a będę miał. Który jest dzisiaj? Będę miał albo dzisiaj, albo w poniedziałek, 18. No ci mówię. No nie, no tego się jak to zobaczy. Jak ja to wrzucę w filmik, jak to te bracie, no to zostawiłeś, to nie. Chcę mu zostawić. Naprawdę? No. No naprawdę, no. Pod Bogiem. Chowa ją tam, gdzie ona leżała. Hazardziste na głodzie? No po prostu wszystkie te uzależnienia są bardzo do siebie podobne ostatecznie, także no inno może być uzależnienie niż hazard, ale w sumie kto wie, no nie znamy go. 2 lata. Jesteś pewny? Tak, jestem pewny. No ale w sumie no, jakbyś do mnie przyszedł teraz, to i tak byś żadnej kasy nie dostał, no to... Ja w LoL'a już nie gram. Na to samo wychodzi. To jak teraz, jak to teraz robisz? Ja już wiem, nie no, mówię, że przyszedłeś. Po no. Co przyszedłeś? Się zapytać, ile za ten no. Ten, nie? Nic nie chciałeś zostawiać, ani nic. No. No. Czyli pieniędzy nie potrzebowałeś. Co? Ty, racja, no właśnie. Przejrzany. Bo teraz mówisz nagle, że kasy potrzebujesz, jak dostaniesz. No potrzebuj, no nie, no się pytam, no jak... Wiesz, jak... Po prostu kasy nigdy za wiele. Ty nie wolisz sobie tej mikrofali zabrać już? I mieć z głowy to? Po co będzie nosił do domu, żeby potem tu przynieść? Twoja decyzja, no. To mikrofale gościu ci opłacił, możesz ją sobie zabrać, więc twoja decyzja, albo zabierasz, albo zostawiasz z powrotem i możesz mieć tych w kieszeni. No, no o to chodzi. Czyli to. Ty, ale ty jest popieprzony, bo ja pierdzielę.
jakim trzeba być stanie, na poważnie mówię wam, no, żeby zastawić mikrofale, coś, co naprawdę jest nieporównywalnie dużo więcej warte, tak IRL, niż 50 zł, że dużo więcej się z tego da zrobić, niż 50 zł w dzisiejszych czasach zwłaszcza. Czemu on to zastawia w dupę? Po co to się dzieje? Po co to się dzieje? Przecież on nigdy nie kupi nowej mikrofali i nawet używanej chyba za 50 zł by nie kupił. No na pewno nie, bo skoro on mu daje 5 zł za to, a musi na tym przecież zarobić. Boże, przecież to jest absurd. To jest dla mnie taki absurd, to co ja widzę w dupę. Yeah. No dobra. Twoja mikrofala, ty decydujesz, nie? No ja nie. Pisz na miesiąc, nie? Od razu na rok. No nie, co ty. A kiedy po nią wpadniesz? No ci mówię, albo dzisiaj będę miał pieniądze, albo... No. Dzisiaj po nią wpadnie. Pisz na miesiąc od razu. Boże, co się dzieje? Bo wczoraj chyba... Wczoraj był 15, nie? Wczoraj miałem. A, weź wymyśl, no hit normalnie. Nie. No już prawie umiałeś, nie? No będę miał, ale spoko. Nie. No ma wierzę, jest spoko. Za słaby jesteś. Podpisz na mnie zaraz. No, podpisałem, teraz podpisuję znów. Tam podpisałeś odbiór, nie? A dobrze i nie odbiór. Są ludzie, którzy potrzebują na już, a jak sprzedać to albo czekać, albo wyślą komuś i czekać na hajs. Kumasz, dziadu? Nie kumam w dupę, dziadu. Raczej dzieciaku zasrany, zafajdańcu pieprzony, bo to nie jest takie proste, pieprzeńcu. To nie jest tylko to, że on potrzebuje na teraz 5 dych, więc zastawia mikrofale. To jest decyzji, byłoby po drodze 10 tysięcy, które doprowadziły do takiego, że ten człowiek się stał dosłownie syzyfem w prawdziwym życiu. Jest już w takim dnie pieprzonym, że musi robić takie gówno. To nie jest takie proste. Rozumiesz to? Gnoju, siadaj teraz, ci dziadek bajkę opowie. Ciężkie czasy, rozumiesz to? Odebrałeś, tym to mogłeś mówić, tak by nawet... To jest multum gównianych decyzji. Nie wyciągał. Nie jest taka ciężka. Ale tu Kuba też jest coś. Hit normalnie, nie? Przepraszam. Jesteś normalnie. Niemożliwe. Przepraszam, Goguś. Znaczy się, no na pewno to jest multum gównianych decyzji i to jest aż smutne i niestety mamy nawet na to dowody w postaci tego, że ktoś odebrał mu życie, bo mu był winien 20 zł. Wyobraź sobie człowieka, któremu on był winien 20 pieprzonych złotych, typ 20 zł i on za to go ukatrupił dosłownie. Rozumiesz to? Wyobraź sobie tego człowieka, który to zrobił. No przecież to jest absurd. Jezus Maria. Wyobraź sobie, że on od takich ludzi musiał pożyczyć pieniądze. 20 zł. Przecież to jest naprawdę, to nie jest do wyobrażenia. To jest gorzej niż najgorzej. Rozumiesz mnie? Nie da się tego w słowa ubrać, ale mam nadzieję, że ty to czujesz całym ciałem, tak jak ja w tym momencie. Rozumiesz? Musisz wejść w ten stan wibracji, żeby wibracje przeszły całe twoje ciało. Wtedy to zrozumiesz. Jeżeli tego nie zrozumiesz, to nigdy tego nie zrozumiesz. Się pieprz. Maciek z Gorzowa, jak to zobaczy, nie? Dobra. Lecę. No. Dzięki. No, narka. Ale z tym mikrofalą to leciał. Tak, jest. A ja tak się zastanawiałem, nie? Jeszcze pisałem tak, tego chciał, żeby nie było tak, że za ja ci ją oddam, a ty ją zaraz powrotem zostawisz, ty. Tak, no i masz. Tam grać? Co? Tam grać? Tak sobie podejrzewałem, że możesz tak zrobić, nie? I jakbym cię nie znał, nie? Ale zawsze widzisz, zawsze ją przedłużam, nie? Dobra. Nara. Ten, co w swetrze był też w odcinku przed chwilą. Mój to, co mam do 10, 11. Będzie się śmiał? I będziemy zostawiać. Nie sprawdzałem, co ty tam masz. Listę. Długa lista? Długa. Ty. No. 12 umów masz. Co? 12 umów. No. I wszystko mam liczyć? Jedno mam do drugiego, więc
czyli do drugiego. A to co było przesuwane? Te, no co tak, przesuwane, te. No. O nie mi chodzi. Ile ale mam ci odsetki tylko liczyć, tak? Hmm? Tylko te odsetki ci liczyć, tak? No tak, żebym to przedłużył. A to co do drugiego było? To na razie nie? Dobra, już policz. Policz będzie z głowy wszystko. Ty, a da się na dłużej niż miesiąc ogólnie u was? Nie, tylko miesiąc. Dobra, dobra, tak myślałem. Tak sprawdzałem. To jakie zabezpieczenie antydeszczowe. Figurkę skarbonkę będziesz odbierał, czy nie? Hmm? Figurki skarbonki nie będziesz odbierał, nie? Nie, no nie odbierałem, wiesz, no przedłużę na razie. Kurde. To jak, figurkę chcesz przedłużyć? Jak chcesz mi to obojętnie. A ile to wychodzi za nią? 59 zł. Przedłużenie. Przedłużenie, a ile za nią dostałem? 20. Dobra, będzie. Mogę ją odebrać, obojętne, mogę zawsze coś mniej. Za wszystko ci wychodzi, ale zawsze coś za wszystko ci wychodzi 402. Za przedłużkę. Przedłużkę. No i gadamy. To jeszcze dolicz to... Ile? 29? No to będzie 4,2... Nie, nie, to już jest razem jakbyś chciał przedłużyć tą figurkę. Dobra. Czyli 400 zł to przedłużenie. No. Zapamiętaj tą kwotę. I co działamy? Co to jest? Pyszność. On te płyty będzie dawał co kupił w odcinku najlepszy, tak? Co mi się wydaje. Nie, 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 to zaraz, to zaraz. O, proszę. Kaliber 44. My chcemy żyć, my już żyjemy. Podaj nam dłoń. Limitowana edycja oczywiście. Nie mogłoby się obyć bez limitowanej edycji. Mordo, jak znajdziesz nielimitowaną gdzieś, kupię. Aha, nie wszystkie są limitowane. No, tak wygląda biznes muzyczny. White czy clear? Prawy dolny róg. Clear. Clear. Czym to się różni? Trzy kolory są. A. Biały, przezroczysty i pomarańczowy. Cenowo to się różni? Nie ma czarnego. W sumie nie wiem. No jak były do kupienia w tej samej cenie, nie? Bo to tam był nakład, nie wiem jak. 103 zł. Gdzie? Taniaksiążka.pl. Niedostępne. Niedostępne. Mam cię mordo. Ja ci mogę pokazać. Czekaj, czekaj, szukam dalej. Ja przyjechałem z Warszawy. 499 zł. Brak w magazynie. A ile chcesz pożyczyć za nią? Ile myślałeś, żeby za nią pożyczyć? A ile myślisz, że można... Patrz, masz jeszcze numer seryjny. To jest numer z nakładu. Clear. Czyli ten jeszcze typ to jest inwestor, on to kupił, nawet nie wypakował. Sprzedano przez kup teraz 160 zł. No zobaczymy, ja tam chyba ze 200 widziałem. Czyli ile ja bym ci mógł dać za nią? Jak najwięcej. 150? Zastawik, nie? No zastawik. Nie mnie słychać, a wybacz. Będziemy zadowoleni. Dzięki Gajdzik. Za 14 lat. Poślizg chociaż pojutrze, a nie, że dziś ostatni stream. Piękna sprawa. No dobra. To była moja reakcja na tego suba. To 150 mamy. Dobra, lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Dużo ogólnie masz tej winyli? Parę mam. Parę mam. Parę mam. Tu mamy pana Kazika. Z 2020 tematycznie. Kazik. Piękne. Czujesz tą moc tego winyla, nie? Tak. Kurde, to zaraz mnie popieprzy. No jest. A. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale tu też jest jakiś kolor? Tak. A. Black. Dokładnie. Czerwona jeszcze była. Czerwona jest jakaś za 600 zł. No. Otwarta. Czerwona. On zastawia te winyle, żeby przedłużyć zastaw innych rzeczy. Dokładnie tak. To czarna. A biała? 399 zł. W tym momencie on przepala pieniądze, żeby przepalić pieniądze. To jest niesamowite. Niszczarka. Dzięki młody... Werter za 8 lat, witam. Czekaj, nie widziałem cię chyba jakiś czas, czy mi się wydaje. Witam cię z powrotem. Czyli też. Tu nie chodzi o to, żeby poślizg. Podobnie jak to, nie? A mimo, że był. Czyli też. Dzięki Dogo Omega za 6 lat.
No właśnie, napisał, że go nie było. To 50 zł. Dobra. On nie ma miejsca w domu, że musi to trzymać w lombardzie. Tak, Kalafior, no. To jest milioner ukryty. Przynosi tutaj, bo w trakcie budowy willi nowej jest i nie ma gdzie tych rzeczy trzymać, no. Tylko mnie nie bij, jak przeczytasz. Fajne kąski. Tylko mnie nie bij. A co to jest? Pier***ol! No w pier***. No. Co to jest? No w pier***. Karę. Kuba Knap. A. I ekipa WCK. Pierpol. Pierpol. Ile ten w pierpol? Kurczę, no za darmo nie dostaniesz po ryju, tak? Trzeba zasłużyć. Golfik jedynka. Sielankowy survival. Golfik jedynka. No. I tam milicja nawet nyską jedzie. To jest ręcznie odrysowane? I wydrukowane. No, ktoś to rysował. Nawet kody nie ma, co ja tu mam skanować. No właśnie, nie, to musisz pisać. No tylko sielankowy survival przez V. Pierpol. Nie ma. No, nie ma nic za darmo. A jest. Pierpol, sielankowy survival. Edycja limitowana oczywiście. EUDZ. 199 zł. Przedano przez kup teraz. Uwaga, no. Czyli tu było 300, to tu zrobimy... No to zrobić już te no. 400, żebyś tu miał. No żebyś nie musiał tam więcej szukać, co? No i chociaż chętnie jeszcze bym zobaczył, co tam masz. Nie. To po kolei, po kolei. Czyli tu 400? Za te 400 przedłużasz? No. I... Mój kolega z Kasy się tak śmieje, ma długie włosy, jest owłosiony jakiś... Jakie to miasto? I coś tam na D, nie pamiętam. I finito. Patrząc na niego, to wydaje się, że jest ziomkiem... zajaranym tymi winylami. A, że on jest, no tak, ale widocznie stwierdził, że zamiast to sprzedać raz a porządnie komuś, kto też jest zajarany w temacie, to woli... No tak, woli... No tak, tak. Tak zostawiamy. To prawda. I be happy. Dobra, to zrobimy najpierw tutaj. Znaczy on niby, bo on to kupił w innym odcinku, więc on niby to zostawił, żeby wziąć pieniądze na chwilę, ale ten typ w tamtym odcinku też gadał, że on mu to zdążył wykupić, bo się termin skończył, więc była szansa, że te płyty wszystkie przepadną. Więc tak naprawdę on zaryzykował za 400 zł płyty, co są warte powiedzmy dwa razy tyle. Tylko po to, żeby przedłużyć zestaw innych rzeczy chyba. To jest taka spirala, że ja pieprzę. To? Nie do dobra, opisania. A później będziemy autografy. Tak, a później będziemy podpisywać. Dokładnie. Tylko pamiętaj, żeby ich nie przygniatać, one muszą stać równo. No bo ten kartona nie dasz, nie? Mogę ci w sumie dać, tylko że... Dobra, ja coś wymyślę. Ale tego jeszcze u nas nie miałeś, nie? Kalibra miałem, tylko nie tą płytę. No nie tą. No, to jest druga. Myk, myk, myk. Co, Frodo? Pytanie, powiedzmy, co to jest za wynalazek? Frodo przyszedł, pomylił w dupę z Mordorem Lombard. Za dużo. Czekaj, majster. Za dużo na dziś. Myślę, że to jest ten, już to, od kranu. Co, ty w leśniczego się zamieniłeś? No, w lesie za... Strój jak leśniczy. No, bo z lasu. A, z lasu dopiero. Gdzie to znalazłeś? W lesie. W lesie? No, żeśmy woda ze lasu wyganiali już, bo kurwa taka pogoda, że nie ciąć. To i taką kurwa buteleczkę na k***kę jakby, nie? A tą buteleczkę to sobie zostawię, nie? Kolo! No, fajne, takie kwiatki, p***atki, nie? Kolo! To jest to, że to jest ten, wiesz, od kranu, ale patrz... Nie czytam, co wy piszecie. To jest za ładne, nie? Panie, za dużo. Co to w dupę jest? Frodo? Co ty w dupę wysyłasz? Ale złote raczej nie jest. Ale lepiej wiedzieć niż się wiedzieć, nie? Jak? Lepiej wiedzieć niż, że to nie jest mosiąc, nie? No co? No kurwa, by w takich kranach montowali, kurwa, ten sam kran kupował. Co? Nie, to od kranu nie jest, to jest jakaś obrączka, nie? Taka, tylko po prostu... Wygraderowane, nie? No, ale złote nie jest. A jest to cokolwiek warte, kurwa? Przecież czekaj, jeszcze raz sobie sprawdzę jedne tutaj. No to też jest, tylko tak jakby tego starte, nie? Od środka tam jakieś dziwactwo. Ogadałem z tym... Byłem się pierwszy raz na siłowni, jakieś porady od starego wyjadacza. Wykup od razu karet na 10 lat, tak jak ja.
żeby jakby inni potem mogli kupić na zniżce, bo siłownia będzie miała za dużo pieniędzy, a ty i tak będziesz zwalniał tam miejsce nie chodząc, więc dzięki tobie ktoś będzie chociaż ćwiczył, no. Sąsiadny mówi, że to może być tureckie złoto. Jakie tureckie złoto? Zrób po prostu nie. Dosłownie jak no, ja. No muszę za ładne, w wadze normalne jak złoto. Dzięki pistacji obydżał za 26 lat. No na tym ci witam. Ciężkie. No to bak to by ci pokazał, taki że to tombak. Puślisk. Każdy inny metal by nie działał, nie? Złoty kolor to co to by było? Nie no, też zjada. To nie będzie złoto. Także a coś nie... to w ogóle warte jest? Jedna browara ratuje zarobię? Jak? Jedna browara za to nie będzie? Dasz zdechę za to? No co ja z tym zrobię? Nie sprzedaż jakąś ozdóbkę. Pokaż to. Bo na mocno też jest właśnie za ciężkie. Jakiś metal po prostu, nie? Gra warunek fajny, nie? Nie wiem, czy to by się sprzedało. No ale jak chcesz w sumie... Też teraz wyskoczyłem z tego czarnego. I z czego wyskoczyłeś? Co powiedział? No tam no cię w sumie nie widziałem, bez kitu. No, bo byłem na pietroterapii alkoholowej. Tak, kubasa, no. Pozbierać tego gówna. No wyszedłem, kurwa, całe dwa tygodnie z powrotem pajka. I teraz w lesie robisz? No, w lesie za. Ale wkładasz? No i no, ja wiesz, i pilarz jest mi mechanik, nie? I metry noszę i... Co ty gadasz, Hartwis? Tam w lesie lubię robić, kurwa, w nie. Nie wiem, kurwa, o co chodzi. Ty... Chłop? Boże, to jest dosłownie... Typowy klient tego lombardu. Taki, on to jest taki najbardziej basic klient, że od niego co najwyżej ktoś może odstawać. Chłop dopiero co wyszedł z więzienia, robi w jakiejś robocie, znalazł cokolwiek tam, czy ukradł, nie wiadomo. Nawet rąk nie umył, przyszedł z tym do lombardu tylko po to, żeby na piwo mu dali 10 zł. Jezus Maria. To jest... To jest ciężka sytuacja. I to o tym tak, żeby to nie wyglądało, że jakieś mnie jest dziwny, nie? Też tak skończysz, to właśnie i tego się boję. Ale chociaż wtedy wiedziałbyś co ze mną, bo bym wystąpił w odcinku. Przecież normalnie wyglądasz. Jak leśniczy. Człowiek lasu, tak odcinek lasu. No. To mój ojciec, czy masz problem? Z tym, że się niestety nie bił. Nie ten, nie. Nie ten, nie, że ci w lekcjach nie pomagał. Wybacz, wybacz, poniosło mnie. Dobra, koniec. Nie ta kwestia. Laścik, no nie jest, 21 już. Chcę mnie zobaczyć. Fortnite. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.